Onego czasu ujrzał Jezus człowieka imieniem Mateusz, siedzącego przy tle, i rzekł mu: pójdź za mną. I powstawszy, poszedł za nim. I stało się, gdy siedział w domu u stołu, oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy, siedziało u stołu z Jezusem i uczniami Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: czemu to z celnikami i grzesznikami je nauczyciel wasz? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł: nie trzeba lekarza zdrowym, ale tym, którzy się źle mają. Idźcie tedy i nauczcie się, co znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo mnie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ta krew, którą symbolizuje kolor czerwony na kapłańskich szatach, gdy obchodzimy święta apostołów, czy też innych męczenników, za każdym razem powinna nam przypominać o pewnym bardzo ważnym pytaniu. Ta krew przelana w imię Pana Jezusa powinna nam przypominać o pytaniu, czy i my jesteśmy gotowi, aby naszą krew w obronie wiary w imię Pana Jezusa przelać. I jeśli nawet w naszej głowie, w naszym sercu rodzi się myśl, że tak, chcielibyśmy być gotowi, żebyśmy mogli przelać tę krew za Pana Jezusa. Nawet jeśli taka myśl w naszej głowie się pojawia, to wiedzmy dobrze, że nie ma możliwości, żeby to się udało, jeśli wciąż kleimy się do tego świata. Męczeństwo jest wielką łaską. Jest to coś heroicznie trudnego. Dlatego wymaga ono również specjalnej łaski. I Pan Bóg nie udzieli takiej łaski człowiekowi, który na co dzień żyje tym światem, który na co dzień nie potrafi obumrzeć dla swoich zachcianek, czy to tych zmysłowych, czy to tych bardziej intelektualnych. O tym za chwilę powiem. Człowiek, który jest człowiekiem światowym, który żyje na co dzień wydarzeniami tego świata, nie może być, po prostu nie może być godzien tego, aby naprawdę dobrze przyjąć tą śmierć męczeńską. Potrzebujemy się do tego dobrze przygotować. Niezależnie od tego, czy będzie nam dane w ten sposób uwielbić Pana Jezusa, czy nie, to jest rzecz zupełnie drugorzędna. Natomiast gotowi po prostu musimy być. I tak nie ma możliwości, żebyśmy byli gotowi przyjąć śmierć męczeńską, jeśli nie potrafimy na co dzień obumrzeć samemu sobie. Jeśli nie potrafimy przyjąć drobnych umartwień, chociażby tych takich zwykłych, drobnych, codziennych umartwień. Jeśli nie potrafimy sobie czegoś odmówić, co lubimy, co cenimy, to nie łudźmy się, że w obliczu śmierci będziemy w stanie wytrwać. Będziemy mieli to męstwo, żeby oprzeć się pokusie, jeśli nie potrafimy odmówić sobie jakichś przyjemnych drobiazgów. Nie łudźmy się również, że będziemy w stanie przyjąć śmierć męczeńską, jeśli nie potrafimy przyjąć drobnych przeciwności. Jeśli każdy drobiazg, który nas spotyka, sprawia, że od razu jesteśmy wzburzeni. Każda przeciwność, coś sobie zaplanowaliśmy, a wydarzyło się inaczej. Sprawia to, że musimy inaczej zaplanować nasz dzień, że nasze plany się nie powiodą i tak dalej, i tak dalej. Jeśli takie rzeczy sprawiają, że jesteśmy wielce wzburzeni, że świadczy to o tym, że nie mamy tego umartwienia woli, że nie potrafimy przyjąć tego, co Pan Bóg nam daje, że jesteśmy przywiązani do naszych, jesteśmy zmysłowo przywiązani do naszych planów, do naszej wizji, do naszych, być może nawet pobożnych, ale jednak do naszych oczekiwań. A więc nie łudźmy się, że jesteśmy na to gotowi, że będziemy w stanie przyjąć śmierć męczeńską, jeśli tak się Panu Bogu spodoba, takim darem, czy wobec takiego wyzwania nas postawić, jeśli nie potrafimy znosić takich drobnych
małych umartwień. Nie łudźmy się, że będziemy w stanie taką śmierć przyjąć, jeśli nie potrafimy codziennie w naszym zwykłym, najbliższym otoczeniu składać z siebie ofiary, poświęcać siebie dla dobra naszych bliskich. Jeśli nie potrafimy tego, to na pewno w obliczu wielkiej próby nie będziemy potrafili oddać wszystkiego dla Pana Jezusa. Ta dysproporcja jest po prostu zbyt wielka. Dlatego dzisiaj, słysząc te pocieszające słowa Pana Jezusa w Ewangelii, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Spójrzmy na nas jako na tych, którzy się źle mają. I prośmy, przystępując do ołtarza, abyśmy potrafili codziennie w tych drobnych rzeczach obumierać. Obumierać samemu sobie. Obumierać dla tego świata. Dla wszystkich jego żąd, ciekawostek, niepokojów. Abyśmy potrafili obumierać dla naszych planów, wizji, oczekiwań. Abyśmy potrafili obumierać dla naszych zachcianek, dla dobra naszych najbliższych. Prośmy o to. Prośmy o to Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prośmy o to za wstawiennictwem wszystkich świętych. W sposób szczególny również świętego Mateusza, który jako męczennik oczywiście chce nam tą łaskę wyprosić. Bez wątpienia on tego pragnie, aby jak najwięcej katolików naprawdę potrafiło obumierać samemu sobie, aby naprawdę jak najwięcej z nas było gotowych na to, aby tą śmierć męczeńską przyjąć. I skoro i my tego chcemy, to prośmy i otwierajmy nasze serca szeroko, prośmy i próbujmy. Gdy wyjdziemy z kościoła, to próbujmy na poważnie obumierać. Obumierać temu, wobec tego świata, wobec naszego ciała, wobec naszych zachcianek, naszych planów. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.